Tego czasu teraz tutaj Kościół w Gdańsku będzie rozpoczynał swoje systematyczne zewnętrzne spotkania każdą niedzielę. To jest też dla mnie taka ważna rzecz, dlatego że nasza służba jest ściśle związana z apostolstwem i my wiemy, że jedyną formą, realną formą szerzenia Bożego Królestwa, zaznaczam, realną formą, jest budowanie kościołów. Ja nie wierzę w różnorakie formy szerzenia Królestwa Bożego poza systemem kościoła. Tak więc coś jest mrzonką i wymysłem. Kościół jest potrzebą społeczną. Jezus nigdy nie miał zamiaru zakładać kościoła, taka jest prawda zresztą o tym, bo to jest prawda, taka jest, mało kto o tym wierzy. To Jezusa zamysłem nie było to, co dzisiaj ludzie myślą, że jest. Nigdy też Jezus nie powiedział w Piśmie Świętym nic na temat Kościoła. To jest napisane w Piśmie Świętym na temat Kościoła, że Jezus powiedział, to jest włożone w Jego usta. To ewangelista Mateusz to zrobił, taką robotę nam tutaj. Wszyscy myślimy, że Jezus założył Kościół. Prawdą jest to, że Jezus mówił po aramejsku. A w języku aramejskim nie istniało słowo Kościół. Jezus nie mógł, bo z greckiego nie jest taki myk, jest, nie. W greckim jest słowo Kościół. Zamysłem Jezusa nie było budowanie jako takiego tworu zewnętrznego, tylko zamysłem Jezusa była reaktywacja synagogi, taka była prawda. To, co Jezus chciał zrobić. I tak naprawdę sama formuła Kościoła, ona jest ściśle związana z odpowiedzią na potrzeby społeczne. Dlaczego? Żyjemy w społeczeństwie, tak? I w społeczeństwie na społeczeństwo możemy tylko wpłynąć przez pewien system. I to jest bardzo ważna informacja, w ogóle żebyście zrozumieli, na czym rzecz polega. I na czym też polega cały system wypaczenia Kościoła w Polsce. Ponieważ Kościół stał się organizacją. Również Kościół charyzmatyczny, Kościół protestancki stał się organizacją. To jest organizacyjna rzecz. I to się tak mówi, zakładamy sobie jakiś tutaj zbór i w tym zborze wszyscy będziemy siedzieć. Zboże w noże. Będziemy siedzieć i w jednej noże wszyscy i będziemy się tam gzić i będzie super. Nie? Prawda jest taka, że to jest w ogóle mylna koncepcja. Natomiast istnieje prawdziwa koncepcja, czyli istnieje ruch apostolski, który polega na tym, że wszędzie, gdzie jest tylko możliwe, powołuje się do życia żywe, realnie żywe formuły kościelne. One nie muszą być często duże. To nie jest kwestia, żeby one były duże. Wiecie, jaka jest kwestia? Żeby było ich jak najwięcej. Jak najwięcej. Jedne mogą mieć tysiące ludzi, inne mogą mieć kilka osób. To jest nieważne. Ważne, że powstają grupy ludzi, żywe grupy ludzi w różnych miejscach, które zaczynają wywierać realny wpływ. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Bo kiedy narodzi się ktoś z Bożego Ducha, przyprowadzisz go do Jezusa, gdzie go zaprowadzisz, zostawisz go na ulicy, tak robią ludzie. Są takie ruchy. Głoszą Ewangelię, chrzczą i potem zostawiają na ulicach. Ja ciekawy jestem, jak to jest urodzić dziecko i zostawić go na ulicy. Także mówią, Duch Święty się nim zajmie. Ja mówię, diabeł się nim zajmie. A wiecie skąd ja wiem? Dlatego, że ci ludzie z tych ruchów trafiają w większości przypadków do nas. Są pobici, zdemonizowani, załamani, jak tak sołtysa i trafiają gdzie? Do kościoła jakiegoś, lokalnego kościoła. Do kościoła, który zaczyna ich życie podnosić. Filozofia Kościoła w Polsce jest wypaczona, stąd my w pewnym momencie z moją żoną podjęliśmy decyzję, że nie będziemy mieli nic wspólnego z żadną wypaczoną koncepcją i opuściliśmy jakby kręgi Kościoła, który był ogólnie uznany w naszym kraju. I zaczęliśmy budować od początku. I ja wierzę w to, że można budować kościoły. Ja w to w ogóle wierzę. Ja w ogóle, wiecie, ja mam taką prostą wiarę, ja wierzę w to, ja nie wierzę w wielkich usługujących, ja wierzę w wielość usługujących, ja w to wierzę. Ja nie wierzę w mega pastorów, w mega ewangelistów, ja wierzę w mnóstwo pastorów, w mnóstwo ewangelistów, w mnóstwo proroków, bo to jest napisane w mojej Biblii. To jest to. Wiecie, ja w to wierzę. Ja w to wierzę, że w tym kraju powstaje coraz więcej ludzi, którzy będą podejmowali decyzję o tym, aby szerzyć Królestwo Boże, ale w takim wymiarze, który będzie wymiarem realnego wpływu. Realnego wpływu. Nie tam powiedzenia kogoś, Jezus Cię kocha, czy czy tam go uzdrowienia w ogóle i zostawienia go z tym zdrowiem, i tak te zdrowie od niego odejdzie później. Wiesz, że tak jest prawda. 70% ludzi uzdrowionych zostaje z powrotem chorych. Tak samo jak 70% ludzi zdemonizowanych, którzy są uwolnieni, są z powrotem zdemonizowani. Tak jest prawda. Wiesz dlaczego? Bo ci ludzie nie mają żadnych podstaw. Żadnych podstaw. Nie wiedzą, co mają zrobić ze sobą w ogóle. Tak? Dlatego Polska przez cały czas jest na szarym końcu, tak, świata chrześcijańskiego. Na samym szarym końcu. W Polsce jest mniej niż 1% narodzonych z Bożego Ducha ludzi, biorąc pod uwagę wszystkie katolickie wspólnoty. Tak? Taka jest prawda w Polsce. W Pakistanie jest 10% narodowych z Bożego Ducha ludzi, rozumiecie? 10%. Co 10. Pakistańczyk zna Jezusa. A w Polsce, wiesz o co chodzi? Albo znają Marię, albo Lutra. Albo jeszcze coś tam innego, rozumiecie? Dlatego my musimy zrozumieć, że jedyną odpowiedzią na realne są Bożego Dyktrucha Apostolskiego. My przez 4 lata z moją żoną uruchomiliśmy w Polsce 19 kościołów. Przez 4 lata. W tej chwili, gdybyśmy tylko chcieli, to jesteśmy w stanie założyć odrębną federację. Zupełnie. Tylko że nie jest to naszym zamysłem, bo to nie o to chodzi w tym wszystkim. To nie jest taki cel. Ale naszym celem jest to, żeby w strategicznych miejscach Polski, a Gdańsk jest strategicznym miejscem. To jest jedno ze strategicznych. Dlaczego ono jest strategiczne? Nie dlatego, że to jest enigma, jakaś enigma strategiczna, bo to ja tu słyszałem, nie chce mi się już dzisiaj mówić, jak to jest enigmatyczne stwierdzenie, dlaczego Gdańsk. Gdańsk jest od zawsze strategicznym miejscem w Polsce. Tak? Dlaczego? To jest potężny przemian ludzi. Tak? Jest kilka miejsc takich w Polsce. Tu nie trzeba wchodzić w żaden system nadduchowości. Po prostu tam, gdzie jest dużo ludzi, tam jest dużo roboty. To jest bardzo proste. Tam, gdzie dużo ludzi, tam dużo roboty. Od nas z kościoła ludzie na przykład z Warszawy chodzą do szpitali uzdrawiać. W ogóle nie chodzą, nie szukają chorych gdzie, tylko do szpitali poszli, bo tam leży chory na chorym. No tak. Rozumiecie, o co chodzi? Dostali dokumenty, że są duchownymi. Tak? Że będą teraz robić tutaj działania liturgiczne i chodzą ich uzdrawiają, bo takie są ich działania liturgiczne. Wypędzają z nich demony, kładą na nich ręce, każdy wraca do zdrowia. Po co to szukać chorych, jak tam chory na chorym? Tak samo jak nie trzeba się zastanawiać, kogo zewangelizować, wystarczy wyjść z głośnikiem i ustać na przejściu dla pieszych. Tak? Staje, u nas są ewangelizacje w Warszawie w 3 głównych miejscach co każdy piątek, rozumiecie? I tam przechodzą tysiące ludzi na pas. Chcesz głosić? Masz. Możesz głosić masowo do tych ludzi. Tylko, żeby to robić, tak, to trzeba, żeby system apostolski zbudował pewną podstawę. I my to robimy. I tutaj, kiedy ja poznałem Adama, to potrwało to pewien czas, ale doszliśmy do wniosku, że chcemy, aby tutaj był Kościół. Aby był Kościół, który będzie troszeczkę inny niż wszystko, co do tej pory powstało w Gdańsku. Bo wiecie, jest taka cudowna historia z naszą służbą, że wszystko, co robimy, jest troszeczkę inne. Jak sobie wbijecie w internet antychryst, to wyjdzie ceroizm. To ja się z tego bardzo cieszę, bo z tego naprawdę jestem mega zadowolony z takich zjawisk. Ja uważam, że każdy z nas powinien w swoim życiu zapracować na właśnie taką opinię. Tak jest moje zdanie oczywiście. Uważam, że każdy z nas. Żeby nasza, wiecie o co chodzi, nasza osoba winna kłaść podział między życie i śmierć, prawdę i fałsz, dobro i zło. Tak powinno być z nami. Wiecie, ludzie mówią, że Bóg jest Bogiem jedności. Bóg nie jest Bogiem jedności. Ja nie mam na to żadnych dowodów. Biblijnych, ani żadnych. Bóg jest Bogiem podziału. Wszystko na tym świecie to powstaje przez podział. Jak tylko zaczęli się podczas budowania wieży Babel jednoczyć, to wziął ich podzielił. Rozumiecie? Wziął Izrael i go odrębnił. Mówi, mój naród. A reszta nie. Nie wiem, czy zauważacie to? Jest Bóg podziału. To w ogóle... to jest bardzo ważne, żeby zobaczyć, bo rozumiecie, religia trąbi o innych rzeczach. My jesteśmy antyokumeniczni, antyzjednoczeniowi, absolutnie anty. Co robimy? Głosimy Chrystusa ukrzyżowanego w mocy Ducha Świętego. Amen. Opierając się na znakach, cudach i nadzwyczajnych działaniach Bożych. Amen. To lubimy. Budujemy realne formuły kościelne. I to jest coś, co jednym pasuje, innym nie pasuje. Bo są ludzie, którym to nie pasuje, którzy mają inne koncepcje, którzy chcą, żeby to był lajcik, spokojnie, że tym rozumiesz, a nam nie pasuje, żeby był lajcik i spokojnie. Zamierzam do końca swoich dni chodzących po ziemi robić zamieszanie. Rozumcie mnie. Ja wiem, że to może uderzać w niektóre koncepcje, które macie w sobie. Jezus powiedział tak. Przyszedłem, aby przynieść miecz, niepokój. Tych rzeczy się nie chce słuchać. A to nie ja Biblię napisałem. Rozumiecie? Niepokój. Pokój to się dostaje wtedy, kiedy się najpierw dostanie mieczem. To jest taka, z Bogiem to jest taka rzecz, jak najpierw cię dostaniesz mieczem i się oddzielisz, to potem przychodzi pokój do ciebie. Ja w 2001 roku narodziłem się z Bożego Ducha. Narodziłem się z Bożego Ducha, ale wiecie co nastąpiło przy tym? Umarłem jako stary człowiek. Bo każde zmartwychwstanie jest poprzedzone śmiercią. Trzeba umrzeć, żeby żyć. Żeby w tym kraju szerzyć królestwo, trzeba nie żyć. Dla systemu religii, dla systemu kościoła, rozumiecie, który ogólnie tak zwanego kościoła, dla jakiegokolwiek systemu. Nie żyć. I to się wiąże z praktyką, wiecie, bo teoretycznie to my to wszystko wiemy, tylko to jest praktyka. Jaka to jest praktyka? Jak na przykład przez rok z Agatą wychodziliśmy sami co tydzień na ulicę, tak, i dawaliśmy przykład społeczeństwa. Dzisiaj cała Warszawa wychodzi na ulicę. Tylko to my staliśmy tydzień w tydzień na ulicy. Głosiliśmy Chrystusa. Rozumiecie? I ludzie patrzyli, co oni robią. Tak? Dzisiaj nasi ludzie są wszędzie. W każdej dziurze. Uzdrawiają, uwalniają, wypędzają demony. I nie idą na żaden kompromis. W Warszawie, na naszym, jak rozpoczęliśmy kościół w Warszawie 2,5 roku temu, to już dwukrotnie były próby bezpieczeństwa. Pamiętam, jak policja wjechała do nas na nabożeństwo, Agata stała na krzewie i krzyczała: przejmujemy władzę! Co to jest? Gościu. Można to przerwać. Tak porządkowo i mówi, to idź do księdza i każ mu przerwać. Wężem przerwał. Idźmy po. Jesteśmy kościołem. Jak to kościół? Właśnie to jest kościół. Właśnie to. To jest kościół. To jest kościół. Że ludzie wchodzą i podczas uwielbienia tylko siedzą, są uzdrawiani, są uwalniani, wychodzą z chorobą, wychodzą bez choroby, nawet konkretnie. To jest to, rozumiesz? To w ogóle o to chodzi. Wiecie o co chodzi? O to chodzi. Że ludzie przychodzą i są przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. O to chodzi. Tylko żeby do tego dojść, trzeba często zburzyć rzeczy, które są do tej pory uznane przez nas za prawidłowe. Niestety, taka to jest robota. Apostolstwo to jest taka robota. To jest rujnowanie tego, co do tej pory było uznane za prawidło i budowanie rzeczy absolutnie od nowa. I za to się wzięliśmy. Chcę, żebyście zrobili. To jest coś takiego, co też tutaj chcemy, żeby w Gdańsku miało coraz więcej miejsca i przestrzeni. Z czym się zderzymy? Z absolutną, tak, dyskryminacją wszystkiego, co jest tutaj. Nie liczymy na nic, na żadną współpracę z nikim, na żadne rzeczy, absolutnie na nic. Zresztą my nie wchodzimy w żadnej współpracy i inne rzeczy. Wiecie? Bo to nie ma najmniejszego, wszędzie kompromisu. Wszędzie chce być jakiś kompromis. Zróbmy coś, żeby się tam wszystkim podobać. Nie można wszystkim podobać. Rozumiecie mnie? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Wiecie co, to jest w ogóle wszeteczeństwo? Niektórzy myślą, że wszeteczeństwo to jest się tam wpuścić z tym czy z tamtym. To nie jest żadne wszeteczeństwo. Wszetecznik czy wszetecznica, tak? Jakby głęboka definicja zjawiska, tak? To jest to, że jest to osoba, która chce się podobać więcej niż jednej osobie. To jest słowo porneo. Te wszetecznictwo to jest greckie słowo porneo. Słowo porneo, tak? To jest coś, tak? Co powoduje, że chcesz się podobać więcej niż jednej osobie. Czyli wszetecznica od ulubieńcy różni się tym, że wszetecznica chce się podobać wielu, a oblubienica jednemu. I teraz moje pytanie, w jaki sposób funkcjonować, tak? bez duchowego wszeteczeństwa, wchodząc w różnego rodzaju kompromisy. Nie możemy wchodzić w kompromisy. W żadne kompromisy. Dlatego jesteśmy antyekumeniczni, absolutnie. Nie spotykamy się z katolikami w połowie drogi do świętego sakramentu, tylko się śmiejemy, rozumiesz? I robimy różnego rodzaju parodie z tego. Tak? Szydzimy, tak jak Pan szydzi. Jest napisane, Pan z nich szydzi. To szydzi. To jest bolesne. W ogóle świetnie zdaję z tego sprawę. Bo to jest absolutna różnica. Czyli kładziemy granice, robimy różnicę. I ta różnica jest zawsze widoczna. I nigdy nie zejdziemy ze standardu. Nigdy. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. Ludzie by chcieli chodzić z Bogiem i jednocześnie funkcjonować w różnorakich kompromisach. Nie. Absolutnie nie. I zawierzamy do użyć wszelkich starań, żeby Adamowi i Agacie pomóc w zbudowaniu takiego kościoła tutaj w Gdańsku. Tego rodzaju kościoła, który będzie kościołem siły, mocy, prawdy i miłości. Gdzie nie będzie kompromisów. Wiecie, Kościół to jest rodzina, armia i koło ratunkowe świata. I my tak wierzymy. W Warszawie zaczęliśmy 2,5 roku temu od zera. Dzisiaj już przekraczamy 100 ludzi. Przez 2,5 roku. Rozumiecie? I to o to chodzi. Tam nie są ludzie, którzy jakby oczekują czegoś innego niż tego, co ja mówię teraz, nie? Bo tak nie jest. Tam są ludzie, którzy realnie położyli swoje życie. Ja zachęcam Was, żebyście w ten sposób popatrzyli na nasze też tutaj działania, które będą w nas. Na tego rodzaju działania. I chciałbym, żebyście też zrozumieli bardzo ważną rzecz. Że zarówno kontakt z Adamem, jak i z nami, tak, nie przyniesie Wam chwały, jeżeli chodzi o religijne systemy. To jest bardzo ważne, żebyście to wiedzieli. Że ponieważ cała religia w tym kraju jest przeciwko tym działaniom, które my robimy. Rozumiecie? To jest to. A więc jakby kontakt z nami jest problematyczny. To jest problematyczny kontakt. Ja tutaj byłem w kilku kościołach w różnych miejscach w Gdańsku i to się na przykład zakończyło na jednym spotkaniu czy dwóch. Tak? Pamiętam, jak kiedyś na Menonitów spotkanie się przedłużyło do 5 godzin. Jedni na drugich leżeli, byli uwalniani od tego. Ja z pastorem chodziłem, Kaczyński. Dobrze, to jesteś pastorem, będziemy razem ten. Absolutnie. Chodzi o to, że potem się już skończył kontakt z menonikami. Dlaczego? Bo to jest problematyczny temat. Tak? To jest fajne w teorii wszystko. Wiesz, ale u nas na nabożeństwach kupły stoją, żeby ludzie demonami żygali. I wszystko idzie online, na cały świat. U nas jest wszystko obkomarowane. Ludzie, są tacy ludzie, którzy przychodzą do nas, wiedzą, że są wszędzie kamery, to tak siadają z tyłu, albo kaptury zakładają. Rozumiesz? Ja mówię, przestań. W mojej Biblii jest napisane, że to ci powiedzieli na ucho, masz kiedyś na dachach. Czy rozumiesz? Może być ujawniony ze wszystkim. Ujawniony. Ujawniony. Imię, nazwisko, proszę Ciebie, numer telefonu, kontakt, wszystko. By każdy na tym świecie wiedział, że jesteś synem, córką Boga. Amen. Wszyscy mają wiedzieć. Amen. Masz chodzić jak król. Rozumiesz? A ona, wiecie, czego nas uczą? Żeby chodzić, proszę Ciebie, jak jakiś kretyn ze spuszczoną głową, proszę Ciebie, i przemycać Ewangelii. Aż to przemyciłem Ewangelii. Dzisiaj był piątek, wszyscy jedli ryba, jadłem parówki. Taki zrobiłem tutaj niesamowity numer. No i wywaliłem numer. Kurczę, aha. Panie, uwielbiam Cię za to, że jestem taki odważny. Jesteś debilem. To jest duszewna debilność. To jest debilizm. debilizm, taka definicja jest taka, właściwie to jest upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. I odpowiedź na to, tak, jest taka: przyjdźcie do mnie, mówi Jezus, wszyscy, którzy jesteście obciążeni, dam wam ukojenie, wyzwolę was z debilizmu dusz waszych. Ludzie, ja dlatego to mówię, bo On mnie wyprowadził z debilizmu mojego. Rozumiecie? Ja byłem ortodoksyjnym zielonoświątkowcem. Ja wiem, o czym ja mówię. Dzisiaj rozumiem, w czym siedziałem. Dzisiaj się śmieję z tego. Mam po prostu duży ubaw z religii, która jest wokół. Ale wiem, że jeżeli chcemy przeżyć królestwo, musimy stanąć w miejscu odpowiedzialności za to królestwo. Upodobało się Bogu dać Ci królestwo. Upodobało się Bogu dać Tobie królestwo. Wiecie, jaka to jest dla mnie odpowiedzialność? Jak ja to przeczytałem w moim piśmie? Upodobało się Bogu dać Tobie królestwo. To znaczy, że On dał Ci coś, dał mi coś i powiedział: a teraz dałem Ci to wszystko, ale masz też odpowiedzialność za to. Ja jestem mężem i ojcem i mam odpowiedzialność za moją rodzinę. Rozumiem? To jest w ogóle normalny facet, normalny, ja mówię o normalnym facecie, tak? To on wie, że to jest jego rodzina. To on swoje potrzeby poniża, aby wywyższyć potrzeby żony i dzieci. To normalny facet tak ma. Tak? Nienormalny ma swój kubeczek i mówi: to jest mój kubeczek. Nie różowego kubeczka, to jest założenie. Bardzo silne, prawda? To jest mój. Nie ruszaj. Mówię, to uwolnienie na teraz. Kubeczek. Rozumiem. Rozumiem, dlaczego, żeby szerzyć królestwo, to musimy wziąć odpowiedzialność, że to jest moje królestwo. To tam nie jest, tam, to moje, to Bóg mi dał. I teraz ja muszę stanąć na wysokości zadania, ja muszę być jak Chrystus na tej ziemi. Ja muszę do tego stopnia swoje życie doprowadzić. Ja rozumiem, przyjaciele, łaska, wszystkie te rzeczy. Ja potem będę wam mówił o nauczaniach, ja jestem człowiekiem łaski. Ja w ogóle żyję z łaski, tylko że tutaj chodzi o coś zupełnie innego, to chodzi o odpowiedzialność. O odpowiedzialność za królestwo. Ja dołożę wszelkich starań, żeby ten kościół tutaj, który będzie budowany, tak, żeby to byli odpowiedzialni ludzie. Odpowiedzialni. I wszędzie, gdzie budujemy w Polsce kościoły, są odpowiedzialni ludzie. Jak oni się zgłaszają, ludzie chcielibyśmy założyć kościół. Jedziemy do tych ludzi, wiecie, co najpierw robię, przez cały dzień ich zniechęcam. Ja mówię: zobaczysz, co się będzie działo. Założenie kościoła nie polega na tym, że przyjdziemy co niedziela, pogramy sobie parę kawałków, wręcz się pokręcimy i powiemy sobie jakieś tam, potem wrócimy do domu. Kościół jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To jest oryginalna sekta. Wiecie, co definiuje sektę? Że przywódca, tak, twierdzi, że jest Bogiem. Przecież my jesteśmy sektą, zauważyliście to? I Jezus się kiedyś uparł, że jest Bogiem. Wyszedł w ogóle, wiesz. I oni za nim poszli. To jest sekta. My jesteśmy sektą. Chrześcijaństwo to jest sekta. Mamy przywódcę, który twierdzi, że jest Bogiem. W ogóle rozumiecie? Nie tam to nauczyciele. No Bogiem. Jezus to Bóg. Na naszym ciele stoi Bóg. I kiedy my budujemy królestwo, to budujemy to królestwo z Bogiem, który jest tam prezesem głównym. I my prezentujemy Jego, bo możemy Go prezentować. W 100%. Możemy być jak On. Jak On. A więc prezentować tą samą moc, ale te same doświadczenia, te same cierpienia, te same problemy, te same kłopoty. Zakładasz kościół, zaczyna być jazda. Jazda w rodzinie, jazda w finansach, jazda w relacjach, jazda w religii. Rozumiesz? Po prostu. Jazda! Było łatwo do tej pory. Chodziłeś sobie do pracy, coś tam robiłeś, halleluja, wierzę, Panie, w to wierzę, w tamto, wymiana krzyżowa, wszystko mam obcykane, lecę do przodu, tak? Zakładasz kościół. Jazda się zaczyna. Dlaczego? Bo demoniczne siły nienawidzą żywego kościoła. Żywego kościoła. Nienawidzą ludzi, którzy zaczynają żyć, którzy życie swoje kładą. Życie swoje. Życie swoje. Wkładają noc w cudze sprawy. Zaczynają się interesować sobą. Co u Ciebie? Jak Ty żyjesz? Może przyjdę do Ciebie, ale jest 4 rano, nie szkodzi. Po tam wejść. Pozwól mi wejść do Twojego serca. Wiecie, dlatego chcę, żebyście zrozumieli, że to, co robimy tutaj, to będzie miało taki wymiar, nie? Ja będę tutaj z całego serca wspomagał Adama i Agatkę, żeby tak to właśnie było. Żeby wszyscy wokół dowiedzieli się, że coś takiego funkcjonuje. I wierzę, że też ludzie, którzy się będą gromadzili w tej wspólnocie, to będą ludzie, którzy będą w ogóle tego chcieli. To tak ludzie się będą tu gromadzić, to będą chcieli. Jak to nie będzie tego chciał, to się nie będzie tu gromadził, bo to jest niemożliwe w ogóle. To jest w ogóle nie da rady. Ale ci, którzy będą chcieli, to zbudują coś potężnego. Coś potężnego. I my tylko na przykładzie Warszawy widzimy, w jaki sposób można zbudować coś potężnego. Naprawdę, jak ja patrzę na ludzi, na ich rozwój, na to, co oni robią, jakie jest w ogóle, jakie jest ich szczęście, poświęcenie, jak żyją. W ogóle jestem w szoku. Ja naprawdę jestem w szoku. I tam nie ma grama religii, rozumiecie? My nie mamy kart członkowskich, wpisów, w ogóle takich rzeczy, tak? Wtedy nie ma takich rzeczy. Pastorzy się zastanawiają, jak to jak... A jeszcze co, jak ci ludzi nie straszymy, najlepsze jest, że nie straszymy ich, mówimy w ogóle im, że są tak bezpieczni, że nie pytają. Rozumiesz? Ja nie nauczam o dziesięcinach w kościele, o takich rzeczach, rozumiesz? Bo po co mam nauczyć o dziesięcinach, jak dziesięcina jest nieobowiązująca? Dzisiaj jest spocina. Mówię, narodziłeś się z Bożego Ducha, to Twoje gacie należą do Jezusa. Ja w ogóle, jak Ty przynosisz jakieś pściny do kościoła, prędzej, to się będzie przed Bogiem tłumaczyć. To ludzie biznesy zakładają, tak? Z myślą o tym, żeby siać w Królestwo Boże. I nie ma rozmów na ten temat. Czy to jest brutto, czy to jest netto, czy to jest dziesięcina, czy ja muszę, czy ja nie muszę. Nic nie musi, czyli z Bogiem. Za Ciebie powstanie pięciu, co pół życia położy. Rozumiesz? Ty nie musisz dawać, oni przyniosą 50% swoich dochodów. Dlaczego tak jest? Bo serca są w tym miejscu. Serca! I nie trzeba... My nikogo nie przekonujemy do niczego w ogóle. A ludzie lgną do takich kościołów. Lgną. Dlaczego? Tam jest prawda, tam jest świętość, tam jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo! Nie ma enigmatycznych rzeczy, proszę Ciebie. My jesteśmy absolutnie przeciwni wszystkiemu, tak? Co burzy osobistą relację człowieka z Bogiem. Dlatego ja się śmieję z różnorakich ruchów proroczych, które powstały w naszym kraju, proszę Ciebie, wierzę. Przychodzą, masz coś dla mnie od Pana? No ludzie czasami do mnie przychodzą, masz takie słowo dla mnie? Ja mówię, tak. A czego tak myślisz, że ja powinienem mieć słowo? Albo chodzisz z Panem, nawet też. Czy w ogóle nie różnisz niczego takiego. Mamy Świętego Ducha, tak samo Ty i ja. Oj, Ty jesteś kostowy. Weź mówi. My prowadzimy ludzi do osobistego słyszenia Boga 24 godziny na dobę. I wtedy nie przychodzą się Ciebie, nie pytają. Co mam robić? Gdzie mam pójść? Na terapię. Chrześcijaństwo jest proste, ludzie. To jest proste. To jest prosta rzecz. Tylko trzeba chcieć przyjąć podstawowe, elementarne prawdy Boże i uznać je jako ostateczne. Relatywizm jest z piekła. Rozumiecie?